Widzowie, nasz dom jest nawiedzony. Tomek? Tak? Chodź pokaż, dla widza. No stary, to trzeba najpierw zrobić, żeby to działało. Zobacz widzu, co tu się dzieje. I jak to działa? Ale też nie działało to też tak, że jak otworzysz drzwi w łazience, to to chodzi? No oczywiście, że też tak to działało, dlatego to wyjąłem. Widzisz, masz to. On otwiera i zamknij teraz drzwi. I patrzcie to. Najlepsze jest to, że to nie jest w żaden sposób połączone, jakby tutaj, w tym miejscu, nie ma żadnej kratki czy coś takiego. To jest jakiś przeciąg 100%, no nie wiem. Nie mam pojęcia jak to działa, ale nasz dom jest nawiedzony. Widziałeś, że dom jest nawiedzony? Nie. Jak jest nawiedzony? Patrz, na filiam. Co wy k***a, nie wiem. Patrz, on otwiera drzwi od kibla, nie? Patrz to. Zamknij. Co się stało? Ale z czego to, od wiatru? Nie mamy pojęcia. Wiesz, jeszcze te drzwi rozumiem, bo te mogą robić wiatr tu w środku. Ale tamte, to nie jest w żaden sposób połączone. No a patrz tutaj. Wiesz, i to jakby zasysa jeszcze tak to powietrze, nie? Ile w tej chacie musi być redstone, no ja pierdzielę. Dzień dobry widzowie. Od wczoraj w naszym domu jest dość pusto. Dziewczyny pojechały do Trójmiasta, Janek pojechał do Trójmiasta. Nie ma nawet Skipera z nami. Ale na szczęście Skiper i Ola dzisiaj wracają i dodatkowo biorą ze sobą Julka. Także dzisiaj zobaczcie reakcję mojego młodszego brata na nasz dom. Reakcję Skipera i Riko na siebie. Bo tutaj ciekawostka, pierwszy raz w życiu są oni tak długo bez siebie. Od początku, kiedy Skiper z nami jest, to nie widzieli się maksymalnie 2-3 godziny, kiedy jeden z nich miał wizytę u weterynarza bądź u fryzjera. Tak poza tym to w ogóle ich nie rozdzielaliśmy. Widać od wczoraj po Rikusiu, że jest nieco zagubiony. Aczkolwiek jestem ciekaw, jak na siebie zareagują. Czy będzie jakaś taka ponadprzeciętna radość? Kto dzisiaj przyjeżdża? Skiper? Skiper dzisiaj będzie? Tak, będzie. Jak widzicie, na jego imię reaguje dość ciekawie. Idziemy się bawić? Gdzie jest piłka? Szukaj piłki. Jak się z nim nie bawię? O czym ty mówisz? Jest pod kątem, tylko i wyłącznie, nie kochasz go w ogóle. My się musimy z nim bawić, jeszcze dostajemy za to okrzyk, że się bawimy z nim w domu. Żegnam. Ale kłamcy! A widzowie, swoją drogą zlikowałem wam trochę film. Możecie dać coś w komentarzu, jak myślicie, co to jest. Panowie, gdzie jesteście? Mamy czegoś do jedzenia. Co, nie ma dziewczyn, nie ma jedzenia, nie? Jak już się pchacie tak w kadr, to też ogarnimy coś dla Jurka. Oni będą za 2-3 godziny. Nie mam pomysłu. A, dlatego przy domu. Mogę mu Piccolo kupić, stary. Właśnie ja myślałem, tak na spokojnie, żeby kupić Piccolo, jakieś przekąski, zrobić sobie z nim kinową, kinowy wieczór. I oprócz tego... Ja mogę z nim Mandalorianina pooglądać. Co może być? Mandalorianin. Ze Star Warsów, ostatnio z nim oglądałem 3 odcinki. Okej. Okay. Do Bakugana obejrzeć, kościół. Ja bym Tomeczka przebrał za postać ze Star Warsów. Nie. Może zamiast przebierania, ja pojadę mu kupić Lego. Zajebiście, ze Star Warsów. Aha. Bo miał fazę ostatnio. Aha, albo z Minecrafta. Albo w ogóle Lego Creator. On chciał ten taki duży. A są takie? Dostaniesz na miejscu, wszystko przez dostanę na miejscu raczej. No jesteśmy w Warszawie, stary, to jest wszystko na miejscu. Po drogę. Ale on ci ubera, człowieku. Gość, prostisz tak. Takie o. Ty, ale jaką masz dobrą deskę do kamery. Człowieku! Widzowie, to jest tragedia. Ola zabrała mi auto. No i bycie bez auta jest bardzo niekomfortowe. Szczególnie przy naszej pracy, gdzie cały czas trzeba coś podjechać, kupić, ogarnąć. Wiecie, no jakby komunikacją miejską jest to nie do zrobienia, a Uberki też. Zanim ci dojedzie Uberek i tak dalej. No z samochodem jest dynamiczniej. Ale na szczęście Ola już niebawem będzie miała swoje nowe auto. Nie zauważyliście, że Tiroka nie ma. Tiroka nie ma dlatego, że Oli rodzice go kupili od nas. A furka niebawem będzie. Pojechaliśmy! Wow! Udało się! Łap widza! Witam widzów! Więc tak widzowie, plan jest taki, że kupimy Piccolo, jakieś takie rzeczy. Oprócz tego, tak jak mówiłem, kupimy duże Lego Creator i kupimy dwa małe Lego. I zobaczymy, jaki Julek jest dobry w składaniu Lego, bo on zawsze mówi, że on to robi super, on to robi najlepiej i tak dalej. Posadzimy jego i Maxa i będą składać Lego na czas. Jak Julek wygra, to dostanie te duże Lego. Także idziemy po masę Lego, zobaczymy, ile ono kosztuje. Wydaje mi się, że dużo. Widzowie, chcieliśmy iść do Smyka. A tu jest cały sklep Lego. Znajdziemy coś fajnego na 100%, coś czego Julek nie ma. Minecraft, o! Minecrafta damy im do ułożenia na szybko. Przy okazji Julek będzie miał od razu, bo lubi Minecrafta. Tylko stary, coś małego, nie? Lisa niech ułożą. Kurczę, zobacz, fajno. Nie, ma za dużo tam, ale 9 plus. Nie no, lama jest za duża. Ja proponuję coś takiego typu lis. Ułożą lisy. I wtedy... w nagrodę lama. I w nagrodę, nie, Lego Creator. On chce takie duże.
To jest takie stare, takie wiesz, zaawansowane już. Dobra, szukamy kreatora. Już wiem, co mu kupię. Drzewko bonsai bym poprosił. 249. Ono tylko 250 zł kosztuje? Myślałem, to akurat jestem zdziwiony. Myślałem, że będzie więcej kosztować. Nastawiłem się na jakieś takie 6 stówek. Jak drzewko bonsai, o którym Julek mi mówił, kosztuje tylko 250, to kupimy mu jeszcze duży zestaw Minecraft. Bo wiecie, bo te małe zestawy Minecraft to tak bez okazji, czy tam nawet na okazję jakąś łatwo kupić, a te duże zawsze każdemu jest szkoda pieniędzy. Dlatego kupię. Jakby tęskną mi za Julkiem i no. I chociaż tak mu kupię. To myślę, stary, czy lamę, czy to? Lama jest fajna. Lama jest fajna, nie? No, lama jest fajna. Weźmiemy mu lamę. Bierzemy to, idziemy po drzewko bonsai i potem idziemy na zakupki, na popikolo i tak dalej. Dobra widzowie, mamy wszystko. Możemy iść do domu. Chce się jechać do domu. Bartur! Nie uwierzysz! Ale zapotkałem na bezkarskiego specjalistę i wygrał Pienriga +3. Co mamy? Pagamy. Ja pierdzie. No fajne jest. Znaczy, to jest ten, bonsai. Bonsai? Julek cały czas mówi, że chce to mieć. To będą układać? Na czas. Na czas z Maxem. A to jest tutaj? Ale wielkie. Stary, to jest lama. To też jest Minecraft? Minecraft. Minecraft też to jest. Kozackie, nie? Zajebiste. Ile kosztuje? Ciekawości. 1000 zł wszystko. Jestem ciekaw, bo ostatnio widziałem, na przykład masz zestawy aut albo statków kosmicznych ze Star Warsu, gdzie tam jest po... Nie chcę skłamać. Widzieliśmy to na regałach? Tysiące elementów. 1300 zł taki jeden. Tu masz 21 tysięcy elementów, tamtych jest po 70 tysięcy elementów. Przecież kilka tygodni zabawy, nie? No, ale to jest mega zajawa. Za mało lat będę mega się mówiłem tego. A co będą mieli do wygrania? No, stary, to i to. Ale nie, jeżeli to... No to pierwsza osoba, która może wygrać, to i to. Fajne, co? Jeden z nich będzie płakać. No. To będzie Maksiu. Dobra widzowie, nic nam nie pozostało, jak poczekać na Julka i Olę. Riko już czeka. Auto właśnie wjeżdża. Cieszy. Riko, kto to przyjechał? Hejka. Cześć, Kiki. Cześć. Czekaj, ich reakcja. Jak go wącha. Co się dzieje? Oni nie wiedzą, co się dzieje normalnie. U Oli na kanale jest vlog z całego wyjazdu jakby do Trójmiasta, z reakcji Mikosia na furkę i tak dalej. Cześć! Dobra Julek, zapraszamy, oprowadzamy cię po domu. Dobra. Ale korytarz. Duży, co? Duży, no. Na filmach tego tak nie widać, nie? Nie widać. Julek, teraz jak wyjechaliśmy do Warszawy, powiedziałam, że za kilka minut będziemy, to mówi: dobra, sobie koło oczy, żeby nic nie widzieć, żeby na pewno nic nie spoilerować sobie. I się tak cieszy, mówi: zaraz porwę sobie spodnie z ekscytacji. I zaraz jest gościa u nas w domu. To jakbyś chciał, Siusiu, tu jest łazienka. O, właśnie on chce iść. Chcesz iść teraz? Nie, wytrzymasz. Okay. Zastanów się, bo trochę zajmie ci oprowadzanie. Nie. To może iść teraz, Siku? Nie, spoko. Okay. Będziemy iść śniadanka. Fajna, duży stół. Duży, nie? No. Całkiem spory, idziemy do kuchni teraz. Też fajna. Też fajna, no co cię interesuje w kuchni, ja nic tutaj nie robisz. Chodź do salonu wtedy w takim razie. Ale tutaj fajnie. Fajnie, nie? Spójrz do góry teraz. I tam jest szyba z naszego pokoju. O. No. Macie widok, jakby robili jakieś zgromadzenie, to tak. Wszystko widok. To wszystko widzimy, no. Idziemy do góry teraz, co? Tu jest pokój Piotrka. Piotrka nie ma aktualnie, jest w Gdyni, został jeszcze. Piotrek będzie w poniedziałek. To są niewidziane drzwi. Tak, to są takie ten. Tu jest pokój Tomka. O. Tu była kiedyś pralnia. O tym to akurat wiem. Tu jest Maksiu. Okej. Posprzątałeś, chodź. O, posprzątam, zobacz! Dzień dobry. Jak tu czysto! Cześć. O, tu montażysta siedzi nasz, wspaniały. Ale tutaj fajnie jest. Tak. No i mamy dwie półki, teraz nie ma komputera, w ogóle był przez chwilę Tomek, teraz nikogo znowu nie ma. O, jest druga półka. Jest druga półka, Szymon kupił, no. O, fajnie. Tu będziesz kontrolował Bartka, czy dobrze montuje filmy. Chętnie. Bardzo dobrze. Dawaj, już to zapraszam. Będę się uczyć na przyszłość. Aha. Przyszłość mojego kanału. A przypadkiem półtora miesiąca tam na Q&A mówię, że nie chcesz YouTube'a robić? Odmieniło się już. Tak. Okej. Jestem zmienny. Tu jest pokój Bartka i Wiktoria, tam nie będziemy wchodzić, bo oni tam mają swoje rzeczy, idziemy do nas. To wygląda jak szafa. No bo to jest szafa. Aha, secret przejście. Byłeś tego, nie? Ciekawy. O, ale fajnie, tutaj taki widok jest. No. Macie zewsząd widok. Czyli łóżko. Zapomniałem, wszystko zrobiłem oprócz pościelenia łóżka, przepraszam. No łóżko, wyobraźcie sobie, że jest pościelone. Bartek w montażu zrobi, żeby było pościelone. W tym momencie jest pościelone. Już jest pościelone, magia montażu. Jak ci się podoba? Bardzo
fajnie. Tu jest łazienka, z której ty będziesz korzystał głównie, bo będziesz spał u nas w pokoju. A co gdyby ktoś ugradł jednego kamyczka? Myślę, że nikt by tego nie zauważył. No i tu masz prysznic i prysznic, chcę przejść do garderoby. To jest mega spoko. Jest jeszcze taras, ale jest ciemno, nie chociaż mogę zapalić światełka. W ogóle widzowie, właśnie, my dokończyliśmy taras światełkowo. Nie widzieliście chyba tego finalnie. Możemy pokazać. Proszę bardzo, jest teraz więcej świateł. Tak, musisz iść. Dobra, to Julek się załatwi, widzimy się zaraz. Julek, Max! Zapraszam na dół! Jednego pana zapraszam tu, a drugiego pana tu na ziemię. Moi drodzy, będziecie rywalizować. W czym? Już wam pokazuję. W tym, kto ma gorszą fryzurę, to od razu wygrałem. To fakt. Nie, nieprawda. Masz bardzo fajną fryzurę. Dziękuję, Julek, to bardzo miło. Przypominasz mi pewnego kolegę ze szkoły. Pozdrawiam, Borys. Mi przypominasz wojownika z Metin 2. Paweł, ja nienawidzę Lego. Macie obydwoje taki sam zestaw Lego. Kto z was pierwszy ułoży, wygra. Drzewko bonsai, dobra, chcę je do pokoju. Ja chcę je do pokoju. To jest w puli. To, człowieku, to jest nieważne. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze? Ty, Julek, to może od razu się umówimy, że ty weźmiesz to, a ja tamto. Nie. Kurde! Ja, jak wygram, biorę to i to. Także, moi drodzy, układacie listę z Minecraft. I w puli są te dwa pudła. Czas, start. A tam pudełko, kto by się przejmował pudełkiem? Ładnie. Ile tu jest? O, tak mało? O, tak mało! Z Julkiem mamy trochę inne podejście do Lego. Słuchajcie, nie ma co się śpieszyć, takie rzeczy trzeba robić. Co? Nie rozumiem. Siema, jak tam? Ci idzie? A, dopiero w tyle. Julek, ty się trochę nie zapędzasz? Dlaczego? Tak jakoś. Ej Max, a jak wygrasz, to mi dasz tą dużą lamę? A jak ty wygrasz, to dasz mi drzewko bonsai? A jak ty wygrasz, to dasz mi lamę? Tak. Okej, spoko, dzięki. Daj, Julek, czyli jesteśmy dogadani, tak? Ja biorę drzewko bonsai, jeżeli... Nie powiedziałem, że daję ci drzewko bonsai, ty powiedziałeś, że dajesz mi zestaw Lego. Fajnie, to drzewko bonsai wygląda u ciebie w pokoju. Mega. U mnie też! Jak to trzeba zrobić? Klocki Lego to jest coś, co mnie przewyższa. Ja sobie pojadę, kupię te drzewko bonsai jednak, wiesz? Uj, baba. Potem trzeba jeszcze złożyć, a liście przerasta. Ja o, ci złożę, super. Maksiu, jak wygrasz. Widzicie? Pięknie. Jestem fanem Lego. Ogólnie mam dużo Lego w domu u siebie. Tak? Na pewno? Nie, nie mam ani jednego, nienawidzę Lego. Co tu trzeba zrobić dalej? Ej, po pomocy. Maksiu, z tobą rywalizacja to czysta przyjemność. Podawaj mi. Ja chcę, żeby było sprawiedliwie, żeby Maksiu się nie czuł smutno ze swojej przegranej. Uważacie, że ja mam ego top? Po prostu się ile czuję pewnie w tym, co umie. No. Gdzie jest brązowa zaczepka? Nie istnieje. Taka, o? Nie. Taka, coś takiego jak tu. Widzisz takie? O, istnieje jednak, ty, ale jaja. Wiesz co, Julek, sądzę, że gdybyś nie oszukiwał, to bym wygrał. Ale ja nie oszukuję! Nie oszukuję, Maksiu, Maksiu zazdrości. Maksiu, my razem zdecydowaliśmy, że ty po prostu nie umiesz wygrywać. Nie umiem wygrywać. Dzięki, Julek. Postępy Maxa. Postępy Julka. Juhu, jak tam, Maksiu, my otwieramy już drugą. Przerostą mnie klocki dla dzieci. Ten zestaw jest 8+. Nie no, ale jakby wiesz, ja bym to złożył, tylko nigdy nie składałem Lego, bo nigdy, ja jestem strasznie niecierpliwy do takich rzeczy. Ja to złożę, ale mi to zajmie po prostu dłużej z tego powodu, że nigdy tego się nie robiłem. To stąd. O, nie patrzyłem tam przez chwilę. To jest taki ten efekt mrugnięcia. Bez kitu, Julek już ma tego dużo. Ty Maksiu, ale nadrobiłeś trochę. Dobrze mi idzie, nie? Od dziś trenuję składanie Lego. Julek, kiedyś się zmierzymy jeszcze raz. Ja w ogóle mam jeden haczyk na Julka, bo widzę u niego jeden błąd przy składaniu zestawu. I na koniec mu o tym powiem, zobaczymy, czy zdąży to poprawić. No bądź taki miły. Może pod koniec, jak już będę kończył. Maksiu, ale dobrze ci idzie, stary. Maksiu, bo ja już mam ostatnią stronę. Tak? Cieszę się. To zobaczymy, kiedy obczaisz, gdzie masz błąd. My już mamy skończone. Okej, nadal masz jeden błąd. Gdzie? Nie ma. Nie mogę ci powiedzieć. Zweryfikuj z obrazkiem. Szukaj błędu. Pokaż obrazka. Jest błąd, jest mikroskopijny, ale jest. Pamiętaj, to jest błąd w środku. Dobra, to jest taki detal, stary. O to chodzi, stary, niech poprawi.
rozejrzyj się dobrze, zobacz gdzie masz błąd, bo masz mikroskopijny błąd. Ale bym sobie zjadł coś słodkiego. Może jakieś ciasto? Ja tylko nie takie jakieś krzywe, nie takie w drugą stronę, nie? Aha, dziękuję. Już jak powiedziałeś ciasto. Masz odwrotnie ciasto włożone. A teraz? Proszę pokazać do weryfikacji. Ja mam dobrze, więc sprawdzę, czy jest tak jak u mnie. Jest tak jak u ciebie. Zgadza się. Gratulacje. Dziękuję. W takim razie, czekaj. Do widzenia. Ale wiesz co, Julek? Mam pomysł. Ja pójdę zjeść, a ty mi dobudujesz lisa? Dobra. Co robisz? Gratulacje dla zwycięzcy, Piccolo! Aha! Aha! Szkoda, że nie widzicie jego minę, pokaż jego minę! Musisz to wypić na raz. Ej, ile tego tu wchodzi? To jest stary 0,75. To ten kielich ma z 5 litrów. Bierz łyka. Nora, na hejna jedziesz z tematem. No tak ręki wysoko nie podniosę. Brawo! Ale to jest dziwne uczucie. Stary, wkładasz całą głowę do tego. Kupiliśmy też zdrowe przekąski i robimy dzisiaj sobie noc kinową i gramy Fall Guys na konsoli. Tak? Tak. Jej! No jak to na twoim życiu? Także mamy krakersy, popcorn i tak dalej. Jest! My idziemy imprezować, a wy zejdźcie na dół subskrybować. Zostawcie lajka, widzimy się jutro o 14. Trzymajcie się, popa, cześć!